Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi kochani, jutro sobota 27 tygodnia zwykłego. Do modlitwy proponuję słowa jutrzejszej Ewangelii. Posłuchajmy. Duchu Święty, oświecaj nas, prowadź, Maryjo, wspomagaj. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, ewangelista podkreśla, że jakaś kobieta z tłumu ludzi słuchających Jezusa do Niego zawołała. Domyślamy się, że było to spowodowane tym, co Jezus mówił i czego nauczał. Nim jednak Jego słowo poruszyły jej usta, to wpierw te słowa poruszyły jej serce. Tu chcę pytać na modlitwie, czy słowa Jezusa, Jego nauczanie mnie jeszcze porusza, zachwyca, mobilizuje. Czy dołączyłbym w okrzyku do tej kobiety? A może słowo Jezusa mnie niepokoi, denerwuje, budzi sprzeciw? Może bym dołączył do krzyczącej, wołającej kobiety, ale po to, by Jezusa uciszyć, zmusić do milczenia. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie. Zdaje się, że najgorsze. Słowo Jezusa, Jego nauczenie jest mi po prostu obojętne. Ani nie schładza mego serca, ani nie rozgrzewa. To dla mnie tylko jedno z wielu słów. Kobieta w swym okrzyku, używając eufemizmów, łono piersi, wychwala tę, która dała Jezusowi życie, która Go wykarmiła i wychowała. Wychwala Maryję, której Syn, Jego nauczanie dotknęło serca tej kobiety, jej życia. Mogę sobie przypomnieć na modlitwie, kiedy ja ostatni raz kierowałem słowa wdzięczności za Jezusa, Jego Ewangelię pod adresem Maryi. Kiedy dziękowałem Jezusowi za Maryję. Kiedy dziękowałem i czy dziękuję za tych, którzy dzielą się ze mną doświadczeniem swojego życia z Jezusem i dla Jezusa. Czy dziękuję za łono, które mnie nosiło i piersi, które ssałem? Czy dziękuję za swoją urodzoną mamę? Modlę się za nią. Pan Jezus nie zanegował pochwały skierowanej pod adresem swej matki Maryi. On ją potwierdził. Jednak aby słuchający go nie zazdrościli Maryi jej szczęścia, z takiej bliskości z nim wskazał sposób udziału w jej szczęściu. Sposób dostępny dla wszystkich, prosty, ale wymagający. Trzeba otwierać się na Boże Słowo i nim żyć jak Maryja. Mogę pytać siebie, czy ja zazdroszczę, czy otwieram się na Boże Słowo i nim żyję. Może ciągle narzekam, że brak mi szczęścia. Czy żyjąc Bożym Słowem, tym szczęściem się raduję, napełniam, a nawet potrafię dzielić się z innymi. Czy zdaję sobie sprawę, że nie jest to szczęście na chwilę, ale na wieczność?
czy tym najważniejszym słowem, na które się otwieram, z którym buduję więź, zażyłą więź, jest Jezus. Słowo wcielone, Syn Boży i Syn Maryi. Moi kochani, to moje podpowiedzi do jutrzejszej modlitwy. Powierzam was Matce Słowa Maryi i serca błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść wam Boże.